Na pewno na ulicach spotykasz się z takim zainteresowaniem, czy nawet adoracją mężczyzn. Jak masz na to sposób jakiś? Mam na to sposób? Powiem szczerze, że chyba jakoś mężczyźni ostatnio stali się bardziej strachliwi. Nie dają tego tak po sobie poznać. Powiem szczerze, że to się wszystko równoważy, bo kobiety mnie nie przepadają za mną. Natomiast mężczyźni akurat są zazwyczaj bardzo, bardzo mili. I to się akurat równoważy, więc ani nie jest to przesyt w jedną stronę, ani gdzieś tam niedosyt. Jest idealnie. Chcesz powiedzieć, że nie masz przyjaciółek? Ja nie uznaję przyjaźni między kobietami. Ani nie uznaję przyjaźni w ogóle, czegoś takiego. Ludzie są zbyt egoistyczni i jedyną rzeczą, która jest pewna według mnie, to jest to, że mama kocha swoje dziecko albo dziecko kocha mamę. To jest tak spontaniczne i naturalne. Nie wierzę w coś takiego jak przyjaźń między kobietami. A dlaczego? Bo kobiety są zazdrosne? Ja myślę, że gdzieś tam zawsze chcielibyśmy mieć trochę więcej niż mamy. Patrzymy gdzieś na coś z jakąś zazdrością albo ze smutkiem. I to jest takie naturalne. Nie ma w tym nic złego w ogóle. A tak, to takie bardzo ludzkie. Bardzo. Tylko co najgorsze to, że nie, rzadko ktoś się do tego przyznaje, wiesz? Zatem będziecie mieli co oglądać, przyznaję się do tego. Właśnie, bardzo fajnie, że jesteś szczera. Czasami za bardzo. I później widzisz te fora internetowe, jak mi gadają. No, ale wiesz, no masz satysfakcję, bo faceci cię lubią, podobasz się facetom. Wiesz co, czy mnie lubią? Myślę, że reagują bardzo, bardzo miło i to jest potrzebne każdej kobiecie. A totalnie się tym nie przejmuję, że kobiety mnie nie lubią. Co zrobić?